Hej, cześć, witajcie, z tej strony Narson. Dzisiaj mam paczkę od użytkownika Terra Raven. Jest w niej Avicularia L2. Więc ją opakujmy. O, tutaj mam dla niej taki pojemnik. Kurde. Stwierdzam, że te watchboxy, te przeźroczyste takie, z tą zakrętką są strasznie szajskie, strasznie pękają podczas, właśnie tutaj mamy pęknięcie, strasznie pękają podczas, Jezu, ptaki, cicho, zawsze jak ja zaczynam gadać, one też, one są strasznie takiego cienkiego plastiku. O. Jak ślicznie. Mateusz Pierkowski. Cieplutkie. Cieplutkie, cieplutkie. Bardzo dobry znak. No już pustki w środku. Cieplutkie, cieplutkie. O, w takim pojemniczku nigdy w takim jeszcze nie dostałem. Ptasznika, czekajcie, bardziej tak ustawy. Tak, mam tutaj brudne akwarium od chomika. Znaczy brudne, po prostu usyfił je piaskiem. Wodą tą i piaskiem. Pies cicho. Dobra. Jak się do tego, no hit pałkę. Jest ciepły. Czuć cały w ogóle pojemniczek jest ciepły. To jest bardzo dobre. Hit pałka ciepły. Czekajcie, może go czepię. Tutaj go. I taki pojemniczek. Skakuj tam, chłopcze. Co tu mamy? Dowód sprzedaży. Avicularia. Jedna sztuka. Za 15 zł. Takie. No potwierdzenie to jest chyba. Zakupu. Sobie tu odłożę. Dobra. Tu już położę. I tu już mamy pajączka. Fajny pojemniczek. Zostawię sobie go. Może się przydać kiedyś do wysyłki jakiejś. Włożymy go do magicznej szafki, z której korzystałem. Fuck. Z której korzystałem ostatnio. Przy rozpakowaniu Avicularii Versicolor i gratisiku. Od Lederona. Jakby to otworzyć. Chociaż chyba nawet, no właśnie. Nie będę musiał rozkrać. Chociaż chyba jednak będę musiał. O, jemy. Folia bambelkowa, lubię. Zawsze się nie lubiłem ją bawić. Ja. O, to jest chyba jedna z rzeczy, która się najciężej otwiera. Czyli folia bąbelkowa. Kliszóweczka tu mam w sreberku. Tu wrzucić. To już mi nie będzie ona potrzebna. Nie umiem. To się nazywa hardcore. Nie umiem otworzyć pojemniczka. O, dobra, zaczepiło się. Już to rozerwimy całkowicie. No, nie chcę się oderwać do końca. I mamy kliszóweczkę. Wow. Taka aluminiowa. Fajnie, bardzo fajnie. Lubię aluminiówki. Chociaż pierwszy raz taką widzę. No, jakaś stara widać, aż się kurzy. Jak to odrywam. Otwórzmy od razu pojemnikełkę. Jak to otworzyć teraz? O! O, jakie śliczne.
Patrzcie. Jakie śliczniałka. Złapię fokus. No come on, please. Fokus. O. Jakie to to małe, śliczniutkie. Okej. Okay. Ale dwójka? Jak na dwójkę, naprawdę? Niewielka. Mam jakiś taki patyczek. No nie bój się. Ale śliczna. Avi. Zauważyłem, że wszystkie Avi mają takie nadwrok. O, skoczyła. Już ładnie. Się przebiegła po nowym pojemniczku. Mam ją tutaj teraz. Śliczniałka. No idź do góry. Idź. Ojej. No, tak tutaj siedzi. Może uda mi się ją nagrać. W pełnej, można powiedzieć, okazałości. Otrzymał się ręka jakiemuś narkomanowi. Naprawdę bardzo śliczna. Ludwika. Fokus. Please. Fokus kam. O, danke. Oj. No. Nie denerwuj się mało. Hop. Skoczyła sobie. Akurat teraz zaczęły ptaszkory. O, jak skoczyła. O, i znowu wybiegła. Co za troll mały. Czekajcie. O, tutaj jest. Powiem wam, że ona jest bardziej ruchliwa niż moja avicularia purpurea L1. O, come on. Ach, nie chcę wejść. To małe dupeczki. O. No, znowu. To małe. Fuck. Powiem wam, że to jest chyba jedna z najruchliwszych avicularii, jakie kiedykolwiek miałem. Maluch. No, skakuj. Okej. Okay. Już zamkniemy. Już. Starczy ci tych biegów. Mam nadzieję, że to się nagrało, bo trochę niespodziewanie, szczerze powiedziawszy, tak zaczęła mi biegać. Moja purpurea, jak ją dostałem, ale jedynkę. O, szczerze tak nie biegała. Więc to by było na tyle. Żegnam się z wami. Cześć.